Czechosłowacja. Niby jedno słowo, ale jednak zaczyna się od Czecho i odnoszę wrażenie, że bardzo często myśląc o Czechosłowacji opowiadamy o niej z punktu widzenia czeskiego, a przecież Słowacy również tworzyli to państwo, więc dzisiaj sobie powiemy o dwóch bardzo ważnych osobach i zacznijmy od tej pierwszej związanej z pierwszą Czechosłowacją. Pozwólcie, że Wam przedstawię Milana Rościsława Sztefanika. Urodził się w małej wiosce Koszaryska na północy Małych Karpat. Dziś w jego domu rodzinnym jest małe muzeum, ale niestety przybyliśmy za późno, więc nie mogliśmy go zwiedzić. W każdym razie następne dziecko ewangelickiego pastora, więc gdzie mógł się potem uczyć? Oczywiście w liceum Bratysławie, jakżeżby inaczej. Natomiast później trafia do Pragi. W Pradze zaczyna zajmować się astronomią, ale również działa bardzo aktywnie w różnych społecznościach czesko-słowackich, na przykład uświadamia Czechów odnośnie madziaryzacji. Z racji właśnie na tę działalność poznaje dzieła niejakiego pana Masaryka. Natomiast później trafia do Paryża, gdzie powoli, ale skutecznie sobie wyrabia bardzo silną pozycję. W efekcie trafia na przykład na Mont Blanc, gdzie zakłada obserwatorium. Tak, tak, dobrze słyszeliście. Potem trafia również do północnej Afryki, środkowej Azji, nawet na Tahiti i w efekcie do Ekwadoru. I właśnie wtedy wybucha pierwsza wojna światowa. Jako że ma poważne problemy zdrowotne, nie uczestniczy od początku w wojnie, ale 1915 zaczyna trenować na pilota i w efekcie walczy jako pilot na froncie francuskim, potem również włoskim i serbskim, dochodząc do wysokich stopni wojskowych. Ale być może przede wszystkim jest dyplomatą. Od samego początku we Francji i we Włoszech próbuje tworzyć legiony czesko-słowackie i walczy o kwestię niepodległej Czechosłowacji. Więc w efekcie trafia do Rosji, by również tam tworzyć legiony czesko-słowackie i do Waszyngtonu, gdzie ma politycznie naciskać Wilsona. I potem jeszcze na Sybir i tak nadchodzi koniec I wojny światowej. I obok dwóch Czechów, Masaryka i Benesza, Sztefanik jest trzecią najważniejszą osobą, jeśli chodzi o kwestię ustanowienia pierwszej Czechosłowacji. Jako że koniec wojny zastał samego Sztefanika we Władywostoku, ruszył od razu do Paryża, z Paryża do Włoch. Początek maja 1919, chce wrócić do domu, otrzymał tekę ministra wojny. Więc jak na pilota przystało, wsiadł samolot, z nim trzech Włochów, lecą do Bratysławy i tuż przed lotniskiem wypadek, samolot uderzył w ziemię, cała czwórka ginie na miejscu. Także niestety Sztefanik nie nacieszył się Czechosłowacją, o którą walczył dyplomatycznie, militarnie przez około 4 lata. Końcem lat 20. Dushan Jurkowicz, jeden z najważniejszych architektów czechosłowackich ówczesnego czasu, o którym sobie jeszcze wspomnimy w przyszłości, otrzymał prikaz wybudować ogromną mogiłę dla Sztefanika na jednym ze wzgórz niedaleko jego rodzinnej wioski. I tutaj właśnie teraz jesteśmy. Widoczki faktycznie przepiękne, sama mogiła też ogromna i robi wrażenie. Co więcej, jesteśmy w okolicach 9 maja, mimo że koniec II wojny światowej, ogromna ilość kwiatów dla Sztefanika. Więc chyba nikogo nie zaskoczy, że jak najbardziej obecny w przestrzeni publicznej, najlepszy przykład to jego imieniem i nazwiskiem nazwano lotnisko w Bratysławie. Choć biorąc pod uwagę, że zginął w wypadku lotniczym, to może nie najlepszy pomysł, jeśli był to wypadek. Jest również teoria, że albo Francuzi, albo Czesi do tego doprowadzili. Podobno miał się bardzo mocno pokłócić z Beneszem, mówiąc, ostatnie mosty zostały spalone, a miało chodzić głównie o jedną rzecz, o której wspominałem już w odcinku numer 4, jak pisać Czechosłowację dla Sztefanika z myślnikiem Benesz bez. I o to miało chodzić, kto tu będzie górą w nowym państwie. Możliwe zatem, że Sztefanik obraziłby się odrobinkę na sposób, w jaki napisano na jego mogile czesko-słowacki. No ale więcej na temat teorii o zamachu nie będzie, bo mam lekkie déjà vu. Przenieśmy się lepiej pod Bratysławę, pod granicę z Austrią. Dziś bliskość tej granicy jest bardzo przyjemna. Można sobie z Bratysławy do Wiednia na kawkę wyskoczyć, albo vice versa. Ale to dziś. Natomiast przez dziesiątki lat się obawiano, w Bratysławie na przykład, że z Wiednia to ktoś wyskoczy nie na kawkę, a na przykład jakimś czołgiem. Więc już przed II wojną światową
Tutaj pojawiło się coś bardzo ciekawego. Gdy Hitler dochodzi do władzy w 1933 roku, nie ukrywa jakoś specjalnie, że ma wielką chrapkę połączyć wszystkich Niemców w jednym państwie, co oczywiście dla Czechosłowacji jest wielkim problemem, gdyż zwłaszcza na zachodzie, w Sudetach, żyje kilka milionów Niemców. Natomiast Austria również miała swój przechył na prawo, również istniała dosyć silna partia, można powiedzieć nazistowska, i Bratysława jest tylko kilka kilometrów od granicy. Więc gdy Czechosłowacja buduje swoją linię obronną, ogromne fortyfikacje, to oczywiście głównie na zachodzie, ale nie tylko. Okazuje się, że Bratysławę, tak ważne miasto, również trzeba było ochronić przed ewentualnym atakiem ze strony Austrii. Więc do dziś ukryte wśród pól pod Bratysławą znajdują się bunkry z lat 30., czyli z czasów pierwszej Czechosłowacji. I taki jeden bunkier sobie znajdziemy w najlepszym dziś podobno stanie, gdyż niedawno odnowiony. Pozwólcie, że wam przedstawię BS-8 Chrzbitow. No i pierwsze wrażenie, powiem tak. Ja się tam specjalnie na militariach nie znam, więc czy ten bunkier jest nowoczesny na ówczesne czasy, czy nie, czy duży, czy mały, czy świetnie, czy kiepsko zrobiony, nie wiem. Natomiast pierwsze wrażenie, jakie na nas zrobił, no zrobił duże wrażenie. Zresztą pokutuje chyba trochę do dzisiaj jeszcze ta wizja Czechosłowacji jako państwa, które było słabe i się poddało Niemcom. No tak sobie podczytuję, nie było słabe, Czechosłowacja była całkiem dobrze przygotowana. Rzućmy sobie okiem na plan. Bratysława na północ do Dunaju, Pederżalka wtedy jeszcze nie była blokowiskiem i widać jak na dłoni fortyfikacje, swoiste półkole zrobione z 15 bunkrów. Budowa trwała 3 lata, 35-38 i nie tylko bunkry, ale również linie telefoniczne kładli, również okopy przeciwczołgowe, gniazda karabinowe. No tutaj nie brakowało różnych form obrony przed wrogiem, także Czechosłowacja, co na tym malutkim przykładzie już w gruncie rzeczy widać, była najprawdopodobniej gotowa do obrony swoich granic. Niestety wszystko to okazało się nieistotne w Monachium, gdzie Czechosłowacja została w gruncie rzeczy zdradzona. Samego bunkra w środku niestety nie zwiedziliśmy. Oficjalnie niby powinien być otwarty, w gruncie rzeczy zamknięty, bo podejrzewam, chyba po prostu trzeba najpierw dzwonić. Tak czy inaczej, warto było przyjechać, a do tego naokoło jeszcze się znajdowało kilka ciekawostek. A właściwie, czy kiedyś się zastanawialiście, jak wygląda łazienka żołnierska? Proszę bardzo, wygląda sobie tak oto. Przed wami Villa Helena. I tą odrobiną codzienności będziemy się powoli żegnać z bunkrem. A na dobry koniec jeszcze jeden mały komentarz. Gdy Hitler w Monachium dogaduje się odnośnie, powiedzmy, takiego pierwszego rozbioru Czechosłowacji, to nie tylko złapał ziemie sudeckie, złapał również przyczółek, gdy jesteśmy. Także w momencie, gdy tutaj dokończono budowę bunkrów, Hitler otrzymał mały prezent. Podobno odwiedził te bunkry w ciągu pół roku, by oficjalnie pojawić się w swoim nowym nabytku. Po 45. ponownie bunkier zaczyna bronić granic Czechosłowacji, już tej drugiej, ale to jest temat, który powróci za chwilę. Natomiast my wróćmy sobie do Bratysławy. Oczywiście z czasów II Czechosłowacji nie brakuje różnych różności. Słynna chociażby Pederżalka, to ogromne blokowisko. No to są lata 70. Jeszcze słynniejsze UFO. Tego UFA nie zobaczymy, gdyż jest pułapką turystyczną. Są inne UFA. Spokojnie. Natomiast ja bym chciał wam pokazać moją architektoniczną traumę bratysławską. Tu i tam przeżyłem swego rodzaju traumę. Zobaczyłem najbrzydszy, no bo jeden z najbrzydszych budynków w moim życiu. Musicie przejść w tym momencie przez tę traumę ze mną. Gotowi? 3, 2, 1. Ta-da! No dobra, trochę przesadziłem, ale tylko trochę. Jeden z brytyjskich tygodników umieścił ten budynek wśród 50 najbrzydszych budynków XX wieku. Ale okazuje się, że wiele osób jest zachwyconych. Podobno Słowacja jest podzielona pół na pół pod tym kątem. Podobnie jak świat architektury.
powstawał długo, od 67 do 83 roku dla Radia Słowackiego. No i podobno architekci powiedzieli, że mieli dość wszechobecnego socrealizmu z jego nudą i panelakami. I faktycznie można się kłócić, brzydki czy ładny, ale na pewno nie jest nudny. Także cel osiągnięty. Ale to nie o architekturze chcę dzisiaj porozmawiać z wami, ale o następnym bardzo ważnym Słowaku dla tym razem drugiej Czechosłowacji. Musimy znowu się przenieść do tego małego Uchorowca pod Trenczynem, gdyż tam sytuacja niesamowita. W jednym budynku urodziły się dwie bardzo ważne osoby. W poprzednim odcinku już był Ludowit Stur, a teraz pozwólcie, że wam przedstawię Aleksandra Dubčeka. No cóż, musicie przyznać, że zbieg okoliczności niezwykły. No ale znów, tu się wprawdzie urodził w roku 1921, jego rodzice jednak będąc esperantystami, komunistami z krwi i kości, ma tylko 4 latka i lądują w Biszkeku w dzisiejszym Kirgistanie. Tam budują komunizm? Cóż, kiepsko chyba wyszło, 8 lat później mieszkają już w Niżnym Nowogrodzie. A potem końcem lat 30. stalinizm szalejący wracają na Słowację. Tam zastaje ich wojna, ojciec zaangażowany komunista cały czas wylądował w efekcie w Mauthausen pod koniec wojny, natomiast podczas powstania Aleksander i jego starszy brat Juliusz walczą, Aleksander ranny, a Juliusz ginie. Zaraz po wojnie żeni się ze swoją wybranką, mają 3 dzieci, ale również taką biografią i tradycjami rodzinnymi jest członkiem partii komunistycznej, szybko się pnie po szczeblach kariery, w 1955 wysłany do Moskwy po nauki i tam upada stalinizm rok później. Podobno upadek stalinizmu zrobił na nim ogromne wrażenie, więc gdy wraca, staje się częścią komisji rozliczającej stalinizm w Czechosłowacji i staje się również głową reformistów, których hasłem przewodnim z czasem staje się socjalizm z ludzką twarzą. I na tyle silni się stają, że końcem 67 roku zaczynają przejmować władzę. Oficjalnie 5 stycznia 68 roku Dubček staje się pierwszym sekretarzem. I tak oto, niejako symbolicznie, rozpoczyna się tak zwana praska wiosna. Na temat samej praskiej wiosny mam nadzieję wam kiedyś opowiedzieć więcej w Pradze. Natomiast teraz tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, zanim jeszcze doszło do interwencji Układu Warszawskiego, Breżniew chciał najpierw porozmawiać z Dubčekiem. I spotkali się na dzisiejszej Słowacji, w samym południowo-wschodnim skrawku. Tam znajduje się takie małe miasteczko Czernia nad Tisą, więc przenieśmy się tam na chwileczkę. Miasteczko zasadniczo urosło po wojnie jako węzeł komunikacyjny, gdyż znajduje się zaraz obok granicy ze Związkiem Sowieckim ówczesnym. No i sytuacja jest następująca. Dubček chce rozmawiać u siebie, Breżniew również u siebie, w Uszhorodzie na dzisiejszej Ukrainie. Więc w efekcie postanowili, że co noc Breżniew będzie przyjeżdżał przez granicę do Ciernej właśnie i tutaj w pociągu Breżniewa będą rozmawiać nad tym, co zrobić z tą całą sytuacją, z tą całą wolnością, z tymi całymi reformami i w ogóle, które sobie Dubček wymarzył. I tutaj przez 4 dni rozmawiali. Więc jak widać, miejsce jest lekko opuszczone. Niestety jest to przykład tych miasteczek, które po upadku Czechosłowacji i komunizmu upadły razem z nim. Nie ma tutaj również, przynajmniej znaleźliśmy, żadnego pomnika czy żadnej tablicy pamiątkowej na ten temat. No umówmy się, niby nic z tego nie wyszło, no bo w efekcie Układ Warszawski najechał Czechosłowację, ale jednak tak ważne spotkanie, coś by tutaj mogli jednak postawić. Udało nam się znaleźć jedynie taki typowy pomnik z czasów Czechosłowacji komunistycznej i lekko absurdalny obraz. Tu mamy wyzwolicieli, Praga 45, a tu mamy Praga 68. Zakrawa na lekkiego Monty Pythona mieć obraz sowieckich wyzwolicieli w miejscu, gdzie ci sami Sowieci porzucili dyplomację. Trochę innym rodzajem absurdu jest nazywanie tego praską wiosną. Skoro była praska, to dlaczego po całej Słowacji są rozsiane tablice pamiątkowe i pomniki ofiar 68 roku? Była to jak najbardziej wiosna czechosłowacka, a być może nawet bardziej słowacka niż czeska, gdyż okazuje się, że jednym z głównych tematów reform była decentralizacja państwa, czyli mniej Pragi, a więcej Słowacji. Najlepszym chyba symbolem praskiej centralizacji jest to zdjęcie. Podobno z Pragi, tak? No to ten budynek w tle
to ten budynek w tle. Stoję w tym momencie praktycznie w tym miejscu, w którym stał fotograf w 1968 roku. Zresztą sam fotograf też został kompletnie zapomniany i jego rodzina do dzisiaj musi walczyć o prawa intelektualne do tego zdjęcia. Więc go przypominam. Ladislau Bielik. Natomiast sam Dubček i jego ekipa zostali grzecznie samolotem do Moskwy przewiezieni i tam musieli podpisać pewne protokoły. I skończyła się wiosna praska, która nie była ani wiosną, ani praską. No i bardzo szybko Dubček wyrzucony z partii, wyrzucony właściwie z życia publicznego. Można powiedzieć, że 20 lat mieszkał wręcz w areszcie domowym. Oczywiście cały czas na niego miała ichniejsza służba bezpieczeństwa oko. I gdy nadchodzi już 89, zaczyna powoli wracać na scenę jako symbol tej niedoszłej rewolucji, w trakcie rewolucji, która wreszcie się może udać. No i się udała, więc Dubček wraca do polityki, staje się członkiem socjaldemokracji słowackiej, nawet został wybrany do parlamentu czechosłowackiego w roku 92 i w tymże roku dochodzi do poważnego wypadku i w efekcie w listopadzie umiera. Pozostając jednak do dziś nieśmiertelnym symbolem nadziei Czechosłowacji w roku 68. Niestety niektórzy tracili nadzieję. Trudno by było zwiedzić ten dzisiejszy bunkier jeszcze 30 kilka lat temu. Znajdował się w gruncie rzeczy w takim pasie ziemi niczyjej, w pasie granicznym żelaznej kurtyny. A że zaraz obok Bratysława, to dochodziło do scen jak z Berlina. I to już nie strzelają Sowieci, tylko twoi. Jeśli strzelają, tutaj macie pomnik chłopaka z Niemiec Wschodnich, który próbował się przedostać przez granicę, zagryzły go psy. Oczywiście takich przypadków było więcej. Stąd też pod zamkiem Dewin znajduje się pomnik, czyli brama symbolizująca przejście z piekła do raju, rozumiem, ostrzeliwana. Ostrzeliwana przez twoich własnych ludzi, którzy strzelają ci w plecy, bo próbujesz uciec do normalnego kraju. Po bokach wypisane imiona ofiar, gdyż miało ich być łącznie około 400. Jest ona wstępny przykład, jakim niesamowicie interesującym miejscem jest Słowacja. Z jednej strony mamy te wszystkie sowieckie pomniki, a z drugiej tego typu pomniki, na przykład ofiar żelaznej kurtyny. Ale nie chciałbym kończyć tego odcinka takim ciężkim klimatem. Więc coś innego, również słowackiego, z czasów Czechosłowacji. Czasami miewam naprawdę dziwne pomysły. No i pomysł w tym momencie jest taki, żeby wam pokazać to miejsce. Ja wiem, że ten budyneczek taki troszkę pałacowy z tym ładnym barokowym wejściem przyciąga bardziej uwagę, ale ja chcę wam pokazać to miejsce, tu gdzie w tym momencie jest Bierbaut, burgery, a właściwie będą, bo dopiero to miejsce, jak widać, przygotowują. Natomiast dopiero je przygotowują, bo tu jeszcze niedawno było co innego. Tu była knajpa u troch zajaców, u trzech zająców. Dlaczego wam to miejsce pokazuję? Cóż, moi drodzy, u trzech zająców lat 80. rozpoczynała swą karierę kapela, która się nazywa Elan. I jest to swego rodzaju budka suflera słowacka. Więc pomysł jest taki, by pytać ludzi na ulicy, którychkolwiek miejscu możliwym i w ogóle o ich ulubioną piosenkę Elanu. I zobaczymy po tygodniu czy dwóch, która piosenka wygra. Your favorite song by Elan. Vymyslená? By Elan? O, voda nad vodou. Moja obľúbená pesnička Nie sme zlí. Sikočka. Tanečnice z Lučnice. Áno. Čaba neblázni. Ani neviem tak na chytro, všetky sú krásne. Bosorka. Ježiš, Bosorka. I tak oto wygrywa Bosorka, więc w opisie link do utworu, a do tego i tak wypiszę pozostałe utwory, które się pojawiały. Ale jeszcze na chwilkę nasz przewodnik z Bratysławy. First of all, I am not too fond of Elan as a... Well, I'm not not fond of their frontman, Jože Raš. His opinions on the world overall, they are not in line with my views. Cóż to się naszemu Matijowi nie spodobało? Cytat.
Ja wprawdzie nie jestem rasistą, ale boję się Chińczyków i dlatego mam w domu kilka spluw. Jak kiedyś przyjdą, położę kilkuset, a ostatnie 3 kulki mam dla siebie i swojej rodziny. Naprawdę, niektórzy artyści powinni po prostu śpiewać, a nie wypowiadać się na tematy polityczno-społeczne. Na koniec zostawiłem być może dziś najważniejszy symbol jeszcze, tak powiem, istnienia Czechosłowacji. I tym symbolem jest kofola. Wprawdzie robią ją w Czechach, ale myślę, że mogę spokojnie powiedzieć narodowy napój Słowaków również. Podobno można się uważać za Słowaka wtedy, kiedy człowiek czuje różnicę między kofolą z butelki, a kofolą czapowaną. Tak, tak, nalewają z nalewaka jak piwo. I nie ukrywam, po tygodniu lub dwóch zacząłem czuć różnicę. A skoro już jesteśmy w tym ładnym miejscu, chciałem się pochwalić wielkim osiągnięciem. Jak widać w tle, ten budynek uniwersytecki ze słynnego zdjęcia z 1968 roku i stwierdziłem, że ten ogródek jest świetnym miejscem, żeby wam troszkę więcej na ten temat opowiedzieć. No i opowiadałem, jak widać, z wielkim zaangażowaniem, tylko jeden mały problem. Jak przystało na genialnego youtubera, nie zwróciłem uwagi, czy podłączyłem dobrze mikrofon. I wyszło, jak wyszło. Także chciałem się tylko pochwalić moim wielkim osiągnięciem technicznym. No dobrze. Powoli uciekamy z Bratysławy. Spędziliśmy tam dobre 3 dni. Jak widać, wiele ciekawych miejsc było. Można było pokazać, wiele ciekawych historii opowiedzieć. Ale nie wiem, czy zwróciliście uwagę, w poprzednim odcinku brakło Palfich. I teraz też, chyba nie do końca. Musieli się znowu pojawić. Ale my z Bratysławy, jako się rzekło, uciekamy już. I spędzimy właściwie tylko wieczór wprawdzie, ale w małym miasteczku Senec, popularnym wśród Słowaków z racji na słoneczne jeziora. Czyli taki właściwie mały dosyć akwenik, ale jeziorko, ładna pogoda, słońce. No to czegóż chcieć więcej? No chyba wiem czego. Dobrego zimnego piwka. Więc po kilku intensywnych dniach w Bratysławie, świetne miejsce, żeby troszkę odpocząć. Tym bardziej, że nie mamy zamiaru zwalniać tempa. Także korzystajcie z tych pięknych widoczków, ale już w następnym odcinku następny trudny, skomplikowany temat i niech to zdjęcie już będzie małą zajawką. Ale póki co chciałbym się pożegnać takim oto ślicznym widoczkiem wieczorową porą. Dziękuję za uwagę i do następnego.